Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mati Farmer V2 i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale, już w drugim dniu w sumie maratonu na moim kanale Mati Farmer V2. I witam was serdecznie po raz kolejny na serii Największy Rolnik. Znajdujemy się dzisiaj z początku na gospodarstwie, ponieważ w dniu dzisiejszym, moi drodzy, będziemy sobie rozrzucać akcja, będzie obornik w sumie na kanale dzisiaj, na właśnie w kolejnym filmie, czyli w tym filmie, co teraz będziecie w sumie oglądać i tak dalej. Jak już mówiłem, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się rozrzucaniem obornika na łąkę, ponieważ jak dobrze wiecie, zanim jeszcze maraton się rozpoczął i powróciłem po tej przerwie, to już czas najwyższy, moi drodzy, żeby zabrać się za rozrzucenie obornika na łąki, ponieważ mam tego w oborze sporo, jeśli chodzi o krowy i tak dalej, naprodukowały mi, więc zaraz wam oczywiście pokażę, ile tego wszystkiego mam. Na samym wstępie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem, komentarza, udostępnienia innym oraz bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na kanały, które standardowo wymienię, czyli Jarosław Stankiewicz, AgroZytosiak oraz Farmer z Wielkopolski, więc także bardzo serdecznie zapraszam na te kanały. No i co, moi drodzy, będzie trzeba dorzucić na obornik, ponieważ zauważyłem na gospodarstwie, że nie mam nawozu, ani nie mam rozsiewacza do nawozu. Jest tylko i wyłącznie wapniarka RCW5, więc generalnie wapno będzie rozsiewane, rozrzucane, że tak powiem, w sumie po uprawach, które będę mniej więcej uprawał. Na łąki być może też się zdarzy, że może będę rozrzucał, ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie mniej więcej się tutaj prezentował. W dniu dzisiejszym tylko i wyłącznie będziemy sobie rozrzucać obornik na właśnie łąkę, gdzie była sprasowana, w sensie skoszona trawa, na drugi pokos jako na siano kiszonkę, więc także mniej więcej zapraszam serdecznie do oglądania. Zanim jeszcze tego przejdę do prac w na łące, no to tutaj mniej więcej prezentuje się nasza pszenica. Kurde, w najbliższym czasie naprawdę będę musiał zakupić nawóz i tak dalej, rozsiewać do nawozu, więc no oczekujcie, że za niedługo pojawi się być może kolejny nabytek na testy jako pierwsze. Dopiero później się to zakupi, ponieważ będzie trzeba tutaj rozsiać nawóz, żeby był większy plon, jakoś jeszcze opryskać, żeby te chwasty poznikały, bo naprawdę chwasty potrafią przeszkadzać niesamowicie. Tutaj mamy pszenicę, a tutaj mamy już posiany owiec, który właśnie zaczął mi kiełkować. Ogólnie przewinąłem sobie czas, moi drodzy, mam już poranek na gospodarstwie. Poprzedni odcinek, który był z serii Największy Rolnik w poniedziałek i ogółem, no to widzieliście, że moi drodzy, naprawdę się działo dosyć oporowo, nocnie, że tak powiem, bo naprawdę było nocne siewy owca, więc jak ktoś nie widział w pierwszym dniu maratonu odcinka z serii Największy Rolnik, to bardzo serdecznie zapraszam do oglądania, tak samo do oglądania innych odcinków właśnie serii, które na tym kanale są nagrywane, więc także ja zapisuję sobie grę i zaraz wam zaprezentuję, ile mam w sumie obornika, zanim jeszcze będziemy rozrzucać na łąkę. Warunki w zagrodzie, czyli warunki w oborze na 51 krów na chwilę obecną, którą teraz posiadam, moi drodzy, jest taka, że będę musiał już za niedługo posiać kukurydzę na kiszonkę, bo naprawdę zobaczcie, co się dzieje, pokarm TMR-u, siano, kiszonka, trawa, no jest zupełnie nic, wszystko krowy tutaj zeżarły, tak samo woda jeszcze powinna wystarczyć na co najmniej dobrych kilka dni. Słomy mamy wystarczająco dużo, więc jeszcze powinno też nam wystarczyć, zanim jeszcze będą obrządki tego typu odcinki się pojawiały, no to jeszcze troszeczkę i mniej więcej będzie to się prezentować zdecydowanie inaczej. Także mamy tutaj 51 krówek, w sumie 50 krów i być może jeden cielak, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szybkość zmnożenia się, no to dopiero wtedy, gdy się pewnie nakarmi te krówki, a natomiast obornika mamy 35 ton ponad, z groszy, że tak powiem. Gnojówki mamy naprawdę więcej, bo mamy dodatkowe 10 ton więcej gnojówki niż 10 tysięcy litrów, że tak powiem, 45 tysięcy litrów. Ogólnie mamy litrów tej gnojówki, która nam krowy naprodukowały na taką skalę krów, ile jest, to naprawdę jestem w szoku. Natomiast mleka mamy teraz 10 tysięcy już ponad, więc generalnie bardzo fajnie to wyglądało na chwilę obecną, gdyby były krowy karmione, więc generalnie tak to się
prezentuje. Więc aby żadnego przedłużenia, zasiadam sobie do naszego ciągnika. Zanim jeszcze tego, to zobaczcie, jaka fajna pryzma obornika powstała. Mam nadzieję, że nigdzie tutaj nie powinno mi uciec, jak będzie jeszcze tego obornika przybywało już poza tutaj tym rogiem, ale to nic. Zobaczymy, ile w ogóle pójdzie obornika na całą łąkę, gdzie dzisiaj będziemy się tym mniej więcej zajmować. Co prawda całego odcinka nie będę przeznaczał na rozrzucaniu obornika, ponieważ myślę, żeby co najmniej zrobić ze 3, góra 4 kursy i to będzie w sumie tyle. Mniej więcej, żeby ten odcinek nie trwał przykładowo 5 godzin, bo tyle dzisiaj nie mam za bardzo czasu jak nagrać, ponieważ moi drodzy, mamy już po godzince u mnie w realu 20:35 generalnie na zegarku, nie, nie wiem jak u was, ale no moi drodzy, no co, rozrzucamy, więc także trzeba będzie ten obornik w końcu się go troszeczkę pozbyć, żeby on mi mniej więcej, wiadomo, nie przeszkadzał później, bo się coś czuję, że jak będzie przebudowa gospodarstwa i tak dalej, no to jeszcze tego obornika nieraz będziecie widzieć, jak on jest tutaj rozrzucany, czy na nowych polach, czy na łąkach, czy tak dalej, no to naprawdę szykują się dosyć fajne i ciekawe akcje, więc serdecznie zachęcam do bycia na bieżąco teraz, bo naprawdę grubo się dzieje, a będzie się jeszcze grubo dziać, więc na każdej serii jakieś tam prace w polu, w większości, które każdy rolnik powinien wykonywać, będą one wykonywane, więc generalnie tak by się to też prezentowało. Do obornika wchodzi, jak dobrze pamiętam, 4 tony, więc no jakoś za duży ten rozrzutnik nie jest na start, ale no co tam się dziwić. Mamy raz taki, więc generalnie raz się żyje. Zanim tego, no to nowy rozrzutnik też powinien pojawić się, ale kiedy, to naprawdę nie wiem, bo na tą chwilkę trzeba będzie zarobić na nawozy, które mniej więcej trzeba w najbliższym czasie się zabrać za to, żeby usługi robić po rolnikach i tak dalej, żeby zarobić nie tylko na nasiona, ale i również na nawozy, opryski i również tego typu, żeby kolejne akcje były bardziej oporowe niż na tą chwilę, co dla was teraz nagrywam i tak dalej, więc generalnie tak by się to prezentowało. Więc także, no co, fajnie bardzo fajnie i przyjemnie moim zdaniem hodować zwierzęta w grze Farming Simulator, ponieważ dzięki temu nie będę musiał kupować obornika lub czegokolwiek innego, żeby móc później rozrzucać swoje na właśnie polach, łąkach i również tego typu. Generalnie to rozrzucam obornik już po raz drugi, bo na tej serii już raz rozrzucałem obornik, ale to miał być też odcinek z tego, ale to, jak dobrze pamiętam, chyba jeszcze wakacje chyba nawet zacząłem nagrywać, ale tego filmu niestety nie opublikowałem, ponieważ jak wiem, aktualizacja laptopa zupełnie do zera, żeby dobrze go, że tak powiem, zaktualizować, żeby to wszystko inaczej wyglądało niż wyglądało wcześniej, gdy dla was nagrywałem te odcinki z każdej serii. Więc to naprawdę to wam nie było za ciekawie, bo wtedy mi tak bardziej to te odcinki zaczynały, więc generalnie teraz widzę, że jakaś zmiana mniej więcej się zrobiła, więc naprawdę z tego powodu się mega cieszę. Taką aktualizację laptopa będę naprawdę się starał robić raz na jakiś czas, więc także nie zdziwcie się w razie w, że mogą jeszcze te niektóre lagi lub jakieś zacinki się pojawić, bo to nie jest spowodowane moją winą, tylko ewentualnie laptopa wina, bo nie dość, że mam bardzo dużo szczególnie modów na polskie serie pogrywane i tak dalej, więc generalnie tak to się prezentuje, że właśnie większości z tych modów są przeznaczone właśnie na te seryjki, które generalnie dla was nagrywam i tak dalej, więc no jakoś trzeba nagrywać, żeby odcinki były zdecydowanie inaczej i się odróżniały naprawdę więcej niż ino tylko się da. Więc także, moi drodzy, to jest drugi dzień maratonu, o, mam już pełny rozrzutnik, więc naprawdę fajnie się składa. Myślałem, że ten rozrzutnik będzie czubaty, ale no jednak jeszcze mi na widłach tutaj zostało. Ciągnik sobie zaparkuję w tym miejscu, bo wiadomo, że jeszcze będą przekursy dzisiaj, więc generalnie tak to się prezentuje, aby opuścimy sobie tura, żeby nie przeszkodził w razie W. Więc naprawdę bardzo fajnie wobec mnie to wygląda. Tekstura obornika też bardzo fajnie wygląda, więc zaraz sobie zobaczymy, jak sobie dojczyk poradzi na łące podczas rozrzucania tego obornika. My także palimy i ruszamy prosto z pierwszym kursem.
Reszta, moi drodzy, tyle ile uda mi się ogarnąć na odcinku, to zobaczymy ile mniej więcej pójdzie za 4 kursy, ile obornika mniej więcej się rozrzuci. Jeszcze nie wiem dokładnie jaki ma zasięg, bo już kurde w sumie zapomniałem jaki to ma zasięg, więc sobie będę musiał mniej więcej obliczyć. Może nie tyle co obliczyć, ale obstawiam, żeby mniej więcej jechać raz przy razie lub tak jak były z siewami łowca, więc generalnie tak by się to prezentowało. Kurde, źle najechałem, więc sobie pojadę jeszcze raz objechać tutaj łąkę. Moi drodzy, dajemy, będzie rozrzucany obornik z tego powodu na łąkę, że jak mówiłem, nie mam nawozu. W najbliższym czasie naprawdę będę chciał starać się już, żeby w kolejnych odcinkach zapewne już mógł się pojawić pomału nowy nabytek, że tak powiem. Więc także no, zobaczymy jakby się to miało prezentować ładnie, więc idealnie powinno to wyglądać następująco wobec mnie. Tak samo pewnie wy już nie możecie się doczekać tych nowych nabytków, więc generalnie tak by to w sumie wyglądało. Zatrzymy się, żeby obornika za dużo nie wymarnować. Tekstura obornika, powiem wam, że naprawdę świetna. Tutaj jak coś nie dosięgnie, no to poprawi się. A, czyli zasięg gdzieś mniej więcej taki, więc za to fajnie, bo teksturę obornika widać, więc dobrze, że chociażby to działa, więc sobie lecimy już o poręku z rozrzucaniem obornika, więc tutaj nic takiego nie będzie dalej robione, po prostu ten obornik, który będzie rozrzucony, to zapewne jak trawa będzie dalej rosła i tak dalej, to mam nadzieję, że będzie z tego większa wydajność łąki, że będzie przykładowo więcej balotów siana, czy tam na wsiane kieszonki się miałoby pójść kolejny pokos. Zobaczymy, na tą chwilę teraz sianokosy odpuszczą, bo nie dość, że towaru jest, to powinno mi na tą chwilę obecną wystarczyć. Ale bardzo się z tego powodu cieszę, że powróciłem do was teraz w tym maratonie, to naprawdę też się będę starał, żeby tutaj jak najwięcej podziałać sobie na odcinkach, w pracach polowych i tak dalej, żeby tych odcinków były naprawdę fajne i ciekawe, a przede wszystkim jakiś większy taki typu roboty, na którą teraz mniej więcej wykonuję, bo będzie się częściej zapewne taka akcja pojawiała, więc także osoby, które mnie oglądają, za to serdecznie wam dziękuję, że wspieracie mój kanał, pozostawiając po sobie czerwony przycisk tam na dole, jeszcze dzwoneczek jeśli by był, tutaj będzie mi bardzo miło, bo będę miał pewność, że chociaż powiadomienia też przychodzą. Ale dzięki temu to wam bardzo serdecznie jestem wdzięczny za to, że oglądacie, że zostawiacie coś od siebie, no właśnie pozostawiając i oglądając moje filmy. A dzięki waszym pomysłom w komentarzach, które możecie zadawać bez problemu, czy to pod nowymi filmami, czy to pod ankietami, pod postami na karcie społeczności, to bardzo serdecznie zachęcam. Nie ma czego się wstydzić, możecie zadawać co byście chcieli. Mniej więcej, żeby się jakieś nowe nabytki pojawiały, albo jakieś akcje w polu, na łąkach i również tego typu, więc bardzo bym się mega cieszył, jeśli takie pytanka do filmów by się tak mniej więcej pojawiały. Oczywiście te pytanka będą odpowiadane, będą czytane, odpisywane na te komentarze również, a mniej więcej też będę starał się na te komentarze wasze odpowiadać i na filmach między innymi, więc no naprawdę nic innego, tylko mniej więcej zadawać sobie te pytanka, bo dzięki temu wiem, że chociażby byście chcieli zobaczyć, jakie mniej więcej nabytki by się miały, mogły pojawić, to dzięki waszą pomocą naprawdę fajnie by to też mogło wyglądać, więc generalnie zadawajcie ile się tylko da. Kurde, jestem ciekaw ile na taki objazd cały starczy. To jeszcze tutaj objadę sobie koło tych drzewek tam i krzaków, które mniej więcej rosną, więc no myślę, że będę musiał co najmniej takich dobrych kilka kursów porobić. Mam nadzieję, że mi obornika całego nie weźmie podczas rozrzucenia, więc generalnie tak to też by się mogło fajnie prezentować, żeby tego obornika wiadomo zostało, a między innymi gdy będą krowy karmione i tak dalej, to wiadomo, że obornika będzie przybywać, więc generalnie tak by się to w sumie prezentowało, jeśli chodzi o to. No więc także zaraz sobie będę musiał cisnąć na gospę. No zobaczcie sobie z daleka, z innej perspektywy, jak to wygląda, jeśli chodzi o zasięg, jak to robię z tej perspektywy z kamery, więc generalnie no naprawdę widać, że jest, więc bardzo się z tego powodu cieszę, że nigdzie się nie gubi obornik, między innymi, więc no bardzo fajnie to wygląda. Jeśli, moi drodzy, nie uda mi się wypożyczyć rozsiewacza nawozu na testy, no to przepraszam, najwyżej będą kolejne żniwa na tej serii bez
właśnie nawozu i również tego typu. Bo za to będę się starał, żeby w kolejnych odcinkach z każdej serii już pomału były już akcje typu, że już stać mi na przykład na nawozy, na nasiona i również tego typu, żeby tych prac naprawdę było bardzo, bardzo dużo. Dobra, pełny kurs już pełny rozwiedziony. Zaraz pojadę, żeby się załadować z drugim kursem. Pojadę sobie w tym samym miejscu, tylko że wjadę sobie od tamtej strony, gdzie zaczynam rozrzucać obornik, od właśnie, gdzie jest ta pszenica, właśnie sobie ładnie, pięknie rośnie, więc sobie pojedziemy mniej więcej tak. Tutaj sobie skręcimy, bo zaraz jest tutaj droga, więc sobie tutaj najedziemy, żeby mniej więcej to wyglądało, żeby fajnie sobie na gospodarstwo zajechać i objechać między innymi, żeby się z tym rozrzutnikiem bez problemu zmieścić. O kurde, rzuca mi tu nieźle na boki. Nie dość, że taka mała górka, mi się wydaje, że tam też jest koło tego zbiornika na wodę. Jeśli chodzi o to, wieża ciśnień, w sumie bym powiedział. Mniej więcej, że tam woda też w tym wszystkim jest, więc generalnie no, tak to w sumie też wygląda. Dobra, gdzieś tak, żeby sobie później się ze spokojem zmieścić, żeby się nie stresować, że kurde, ojejku, że nie da rady, że będzie wyglądało jak kura pazurom. A no właśnie z tego powodu muszę o to zadbać, żeby fajnie to mogło się prezentować, więc sobie zasiadamy, ja biorę łyk napoju i lecimy sobie dalej z rozrzucaniem, naładowaniem właśnie obornika i kolejnym transportem na łąkę. Mi się picie pomału zaczyna kończyć, więc jeszcze na raz, kura, dwa razy powinienem mi to do końca odcinka dzisiaj starczyć. A wiadomo, że jak się dużo gada i tak dalej, to tym bardziej to się inaczej prezentuje niż się wydaje. Więc tak by to w sumie wyglądało. No i co, ten odcinek, który dla was nagrywam w drugi dzień maratonu, macie we wtorek, tak jak w kalendarzu, właśnie na karcie społeczności, który dla was publikowałem, to sami widzieliście, jak się to prezentuje, więc natomiast tak się to prezentuje, jak to już w sumie od razu wam mówię, więc generalnie tak to wygląda. A już w kolejnym dniu, czyli w środę, w trzeci dzień maratonu, już powraca seria Rolnik z Lipinek i dwa odcinki pod rząd w dwa dni, czyli w środę i czwartek, więc kolejne dwa dni będzie seria Rolnik z Lipinek, a natomiast piątek i w sobotę w dniu zakończenia maratonu, to jeszcze będzie fajne takie podsumowanko, co mniej więcej były za akcje, więc dzięki temu tak się to by prezentowało, jeśli chodzi o to, więc bardzo fajnie wobec mnie by to miało wyglądać. Więc no naprawdę, ja się cieszę, że do was powróciłem z tymi filmami, bo naprawdę dzięki temu teraz tą aktywność się będę starał, żeby już naprawdę systematycznie wychodziły odcinki z każdej serii o stałych porach. No dzisiaj wyjątkowo w poniedziałek późno wróciłem odcinek, bo dopiero po 20 się pojawił, więc za to was serdecznie przepraszam, ale mój montażysta, który w sumie miniaturkami się zajmuje, że tak powiem, no to mój drodzy się nie wyrobił czasem, żeby mi miniaturkę stworzyć, więc dopiero teraz się po godzinie 20 pojawił odcinek, więc zapraszam serdecznie do oglądania z nocnych siewów owsa. No więc zaraz tego obornika będzie mniej, ale mniej więcej wiadomo, że krówki naprodukujemy, jak tutaj będzie obora uzupełniona 200 krów, jeśli do serii się dalej dożyje, żeby się rozwinąć coraz to bardziej, no to naprawdę fajnie to będzie wyglądało, bo dzięki temu będzie jeszcze więcej prac i tak dalej, więc no bardzo fajnie się to w sumie, moi drodzy, wobec mnie prezentuje, więc tak czy inaczej tak to wygląda. A my już sobie lecimy z dalszym ładowaniem obornika i zaraz ruszamy sobie dalej w łąkę, żeby ten obornik sobie mniej więcej rozrzucić, aby sobie tu stricte na miniaturkę zdjęcie, że tutaj
mniej więcej rozrzucamy sobie akcja obornik, żeby to miało ręce i nogi. Jeszcze będzie jedno zdjęcie, na którym stawię na karcie społeczności, co dzisiaj udało mi się ogarnąć na właśnie seryjce. I w ogóle też będą cały czas się posty pojawiały co parę dni w ciągu tygodnia, więc także szybciej na bieżąco, by się o tym przekonać. Tak samo będą shortsy, więc myślę, że shortcik z rozrzucania obornika też się powinien pojawić jeszcze z tej serii, zanim jeszcze opublikuję dla Was odcinek na dzień jutrzejszy, czyli we wtorek, który właśnie w ten dzień oglądacie z tej akcji nowy odcinek z serii. Największy rolnik, oczywiście. A czemu największy rolnik, moi drodzy, zapewne się zastanawiacie? Ponieważ mając tyle krów na początku, mając takie fajne maszyny, które mniej więcej w większości są jakby na polskie mody, bo tutaj praktycznie są pobrane i są to w większości, moi drodzy, mody, więc no w zamian tego tak to się prezentuje, żeby to inaczej wyglądało. Co prawda te mody z tej serii znikną dopiero, gdy już się zaczną pojawiać maszyny, nowe nabytki i również tego typu, ale to już nie z modów, tylko już normalne ze sklepu, które będzie można zakupić, gdy my się naprawdę będziemy rozwijać w naprawdę fajnych pieniążkach, będzie nas stać zakupić i grunty orne, łąki, czy tam nowe pola i tak dalej, więc no naprawdę bardzo fajnie wobec mnie będzie to wyglądało, więc mniej więcej o to mi chodzi, żeby mniej więcej seria i serie pozostałe też się fajnie rozwijały, żeby później było co wspominać. Bo na tą chwilę nie zamierzam kończyć żadnych tych trzech serii, na tą chwilę będą kontynuowane calutki czas, żeby tutaj porobić naprawdę bardzo dużo rzeczy, które już powinniśmy dawno te prace w polach i łąkach mniej więcej wykonać, a że teraz do Was powróciłem ze systematycznością, to dzięki temu myślę, że uda mi się to już bez żadnych przerw mniej więcej nadrobić to, co już dawno powinno być na przykład zrobione i zrealizowane na każdych trzech seriach, które są od początku tego kanału na przykład nagrywane, czyli seria Rolnych z Lipinek, później będzie seria Stare Lata bodajże 90, albo najpierw Największy Rolnik i dopiero później seria Stare Lata 90, więc tak by się to mogło w sumie inaczej prezentować niezwykle, więc jeszcze zobaczymy, co nam z tego wypali. A więc sobie rozrzucamy już drugi kurs od tej strony, gdzie mówiłem, bo jak tam mi został ślad, gdzie sobie właśnie skręciłem, żeby sobie zjechać dalej, żeby zobaczyć, jak daleko mi starczy obornika, no to gdzieś tam pewnie dojadę i sobie objadę już kolejną stronę, gdzie właśnie jest ta pszenica mniej więcej, więc zobaczymy, jak to z tego jeszcze nam wyjdzie. Więc co, mam nadzieję, że obornika powinno mi wystarczyć na taką łąkę, nie dość, że ona bardzo długa niż szeroka. Ale no co się dziwić, ważne, żeby plony i łąki później, żeby dostały tego azotu i NPK, że tak powiem sobie tego nawozu, jako w formie obornika, to dzięki temu będę miał pewność, że kolejny pokos trawy, który będzie być może na kiszonkę lub siano kiszonkę, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie się kiedyś prezentować ta seria, więc zobaczycie sami zresztą też. Ogólnie myślałem, żeby jak będzie, ja będę mieć więcej pól, więcej łąk, mniej więcej to jest zakupionych, no to żeby było więcej akcji właśnie związanych i na polu, i również tutaj poza polami. Żeby wiadomo, każdy odcinek z każdej serii, z każdej akcji mógł się na przykład wyróżniać tym i tym. Żeby nie było, że za chwilę, że rzucam znowu obornik, albo co chwilę na przykład będą siewy, albo orka. Po prostu, żeby nie zanudzić Was, a żeby odcinki były dosyć ciekawsze z każdej serii, no to o to chcę się postarać, żeby nie było nudno, żebyście coś się nie nudnili, bo nie na tym polega kanał, żebym kurde nic nie mówił, albo w ogóle, żeby nic tutaj nie było, więc no zresztą odróżnia z tym wszystkim jest, więc generalnie tak to się, moi drodzy, prezentuje. Sobie od razu jeszcze rozrzucę w tym miejscu, gdzie mi tutaj nie dojechał rozrzutnik i lecimy sobie od strony pszenicy. No, będę musiał zaraz jechać kolejny kurs, więc takie 3-4 kursy mniej więcej zrobię, bo zanim bym to na całym odcinku zrobił, to bym musiał co najmniej jeszcze live'a odpalić, żeby
mniej więcej się tutaj działo. Co prawda na tym kanale live'ów na razie nie zamierzam robić. O cholera. Muszę go zapisać. Chociaż nie będę miał rozrzutnika włączonego, żeby obudnika mi nie poszło w byle gdzie, no to trzeba oczywiście zaoszczędzić w rozrzutniku, żeby starczyło na całą praktycznie łąkę. Więc tak by to się w sumie mogło prezentować. Więc jeśli, moi drodzy, nie uda mi się zakupić, znaczy się wypożyczyć maszyny rozsiewacza nawozu i zakupić oczywiście też nawozu sypkiego, żeby tutaj rozsiać pod pszenicę i pszenicy oraz łowsie, no to bardzo was za to przepraszam, ale no co się dziwić, ewentualnie w kolejnym sezonie, gdy będą kolejne uprawy i również to już będę musiał się zadbać, żeby już stać mi było na rozsiewanie i tak dalej, żeby tych prac było wystarczająco dużo. Więc sobie lecimy już teraz pięknie na gospę. Jeszcze tutaj sobie stryknę zdjęcie, żeby na kartę społeczności dla was stawić. O, żeby to mniej więcej teksturę było widać. Mam nadzieję, że na karcie społeczności będzie tą teksturę obornika widać, bo jeszcze będzie parę dni zrobionych, ale to raczej nie będę miał większą część na przykład łąki zrobionej, żeby już było widać trawę i ten obornik również, żeby ciągniki i również maszyny były bardziej widoczniejsze niż powinny inaczej się prezentować. A naprawdę z tego dojczyka i z tej serii jestem zadowolony. Nie porównując tak samo pozostałe serie, które dla was nagrywam, odcinki i tak dalej, więc generalnie nie narzekam. Nie znudziły mi się te serie od początku, które dla was nagrywam, więc no naprawdę dzięki temu naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że serie się rozwiną, żeby później było można, co wspominam za kilka lat na kanale Matty Farmer Fall 2, od czego zaczynałem, jakie akcje udało mi się zrobić, żeby kurde w tym farmingu było później co wspominać, na przykład co zrobiłem. Ma będzie nowy farming, nowe serie na kanale i tak dalej, to tym bardziej na tym też będę się mniej więcej chciał skupiać, porównanie zobaczyć, jak to wyglądało w serii na przykład, nie wiem, Farming Simulator do 17, którą zamierzam dla was nagrywać i tak dalej, więc tak by się to nie mogło, moi drodzy, prezentować. Większa część osób pewnie się zastanawia, czemu może starsze farmingi zacząłeś nagrywać, skoro już jest dawno po premierze. Już dobre z kilka lat minęło od na przykład Farminga 17 i tak dalej. Moi drodzy, ja nagrywam z tego powodu początkowo tę serię, żeby później po już naprawdę dobrych latach, jeśli będę na tym kanale jeszcze dla was nagrywać odcinki, o to będę się starać naprawdę, to być może później zrobimy na przykład powrót do przeszłości, czy tam do przeszłości, jak to wyglądało przykładowo za niecałe 3 lata, góra 5, no mniej więcej dla odróżni, ile miałem wtedy widzów i tak dalej, więc no dzięki temu sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, póki będę nagrywać Farminga Simulatora 19, więc no dzięki temu chcę naprawdę później fajne takie podsumowanie też nagrywać i również tego typu zobaczyć, jak to wyglądało na przykład po na przykład 5 latach seria Największy Rolnik albo Stare Lata 90 lub i też z gry Farming Simulator 19 seria Rolnik Wypinek, bo naprawdę dzięki temu takie powroty być może, jeśli będą na kanale kontynuowane i robione przede wszystkim, nagrywane, to również będzie to jakoś inaczej wyglądało, bo naprawdę jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, na przykład gdy będę mieć już ponad 20 lat i tak dalej, a moja aktywność tutaj na YouTubie będzie calutki, calutki czas, bo naprawdę z YouTubem nigdy nie będę kończył. Zamierzam na YouTubie dla przyjemności i dla pasji największej w sumie nagrywać tutaj dla was odcinki, czy to na tym kanale, czy na kanale rolniczym, gdzie nagrywam, na kanale Farmer z Wielkopolski, więc no naprawdę ja to wszystko nagrywam dla mojej największej pasji jako drugiej i tak dalej, dla moich przyjemności i dla mojego spędzania czasu wolnego, który mniej więcej poświęcam zanim jeszcze chodzę, zanim jeszcze do roboty zacznę chodzić, bo gdzieś będzie robota i tak dalej, to nie będzie zbytnio czasu jak nagrać.
ewentualnie się będzie po nocach siedziało i jeszcze się najwyżej będzie nagrywać. Zobaczymy, jak to będzie się, moi drodzy, tutaj prezentowało. Otóż ja plany na Real już mam po ukończeniu szkoły i tak dalej, więc także zapraszam serdecznie na kanał Farmer Wielkopolski, bo tam się dzieje wszystko z Reala i tam wam opowiadam mniej więcej, co takiego w planach chcę robić w przyszłości. Nie dość, że chodzę do szkoły rolniczej i tak dalej, to również tym są największe moje plany, żeby je oczywiście spełnić. Nie wyobrażam sobie, że poszedłem specjalnie do tej szkoły rolniczej, bo nie. Sam chciałem iść na ten kierunek, na który wybrałem, czyli mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, i w przyszłości zostać rolnikiem od zera, więc także tutaj za dużo szczegółów nie będę opowiadał. Ewentualnie może kiedyś i tak dalej, zobaczymy, jak to się będzie prezentować w przyszłości na moich obu kanałach. Jak się nie mylę, to już jest trzeci kurs, więc generalnie ruszamy sobie z trzecim, więc jeszcze jeden kursik będzie z ładowania i z rozrzucania gdzieś tak do połowy i to będzie na tyle. Zaraz jeszcze sprawdzimy, ile mam tego obornika już, ile mi poszło. No, mieliśmy 30, jak to już pamiętam, około 40 chyba ton obornika, więc mamy 27 tysięcy ponad, więc generalnie tak to wygląda, więc jeszcze zobaczcie, ile zostało. Powinno mi na całą łąkę bez problemu starczyć. Kurde, jubel się zaczął tworzyć, więc niefajnie się robi, ale ewentualnie się później posprząta, więc w kolejnym odcinku, moi drodzy, będzie się jeszcze dużo działo. Kolejny odcinek z tej serii Największy Rolnik pojawi się dopiero w niedzielę, jak już się maraton zakończy sześciodniowy, bo naprawdę dzięki temu w kolejnym odcinku zapewne będziemy pomału przygotowywać się do żniw. Jeśli uda mi się zarobić pieniążki już poza filmem, to może jeszcze ten nawóz na polach, gdzie jest pszenica i owies, pojawi się odcinek przed żniwami, a dopiero dać w kolejnym odcinku, czyli w 20, już chyba w trzecim, jak się nie mylę, bo teraz jest 21 odcinek już tej serii, więc w 22 odcinku bodajże będzie albo rozsiewanie nawozu, zanim jeszcze będą żniwa, a jak nie, no to będziemy się pomału przygotowywać już do żniw, żeby się mniej więcej przygotować, żeby móc później zacząć pracę pożniwne, bo naprawdę szykuje się dużo prac i tak dalej, żeby później pod kolejne uprawy się pojawiały też odcineczki, więc naprawdę zachęcam do bycia na bieżąco, bo się mówię, będzie naprawdę grubo i oporowo też działo. Więc sobie ruszamy z trzecim kursikiem, więc no jak widzicie, tak to wygląda. Już opony zaczynają się brudzić, tak samo kabina od zewnątrz i od środka, więc tak to w sumie wygląda. Więc sobie działamy dalej, żeby tutaj porobić jak najwięcej. Więc picie zapewne powinno mi do końca dzisiejszego odcinka bez problemu wystarczyć. No mówię, naprawdę będę się starał, że podczas nagrywania czy tam grania też farminga, czy poza nagrywaniem filmów, czy w trakcie nagrywania odcinków, czy na przykład jakąś kawkę, cokolwiek, będę się starał mieć, żeby mniej więcej mi zaschnie w gardle i w ogóle zanim jeszcze ruszę cokolwiek, z jakąś pracą, czy jakaś luźniejsza praca też będzie, to żeby się napić, że jak będę coś dużo mówił, to żeby później sobie się nawodnić, żeby nie stracić głosu. Przede wszystkim trzeba o to zadbać, żeby gardło było też oczywiście nasiągnięte, że tak powiem. Dobra, tutaj mamy rozrzucone ten paseczek, my sobie ruszamy od strony krzaków, gdzie był drugi kurs rozrzucany. Więc tak to się prezentuje, więc tak to mniej więcej będzie wyglądało z obornikiem u mnie póki co. Uruchamiamy i lecimy sobie dalej z
Rożyca nie ma. Więc ostatni kursik zakończymy sobie w tym miejscu gdzieś, jak zależy jak daleko dojadę w tym momencie. Z obornikiem, chyba że jeszcze zahaczę koło pszenicy, ale zobaczymy jak to wyniknie na odcinku. Tak, już się pomału zbliżam ku końcowi, więc zaraz będę musiał kolejny sobie robić zajazd na gospodarstwo, żeby sobie załadować i muszę sobie później z kolejnym transportem. Więc ja wam przede wszystkim życzę miłego wtorku, oglądajcie odcineczki do końca, bo naprawdę będzie się grubo działo i tak dalej, więc serdecznie zachęcam do bycia na bieżąco, jak już mówiłem i tak dalej, chociażby na to i na to, to naprawdę mówię, że naprawdę chcę robić tu dla was jak najlepiej, abyście mieli co oglądać, co komentować, co łapkować i oczywiście ze spędzenia fajnego i miłego czasu podczas oglądania moich odcinków pod filmami z Farminga, czy też na kanale moim realnym, więc zachęcam serdecznie do bycia na bieżąco, by się przekonać, co tam takiego się będzie działo. O, już właśnie się zakończył obornik, więc skończył w różniku, więc lecimy sobie załadować ostatni kurs na gospodarstwo i to będzie z gospodarstwa na tyle w dniu dzisiejszym. Teraz sobie zakręcimy, żeby ze spokojem sobie dojczwarem i rozrzutnikiem zakręcić, żeby mniej więcej się dobrze tutaj zmieścić. Ta płyta tutaj betonowa, która jest pod obornik, to naprawdę wobec mnie fajnie wygląda pod taką oborkę, więc tak to się to prezentuje. Dobra, w tym miejscu powinien, albo jeszcze kawałek bliżej, kawałek dalej, żeby nie zahoczyć gdzieś. My sobie zasiądziemy i kawałeczek sobie o tutaj gdzieś mniej więcej zakręcić. No i co, i ładujemy dalej. Ostatni kursik. Ja mi braknie obornika, moi drodzy, no to co się dziwi, nie będzie kolejny odcinek rozrzucania obornika, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy będzie, ale no postaram się, żeby częściej taka akcja się pojawiała wobec was. Piszcie jak wam się widzi właśnie takie rozrzucanko, oborniczka i tak dalej właśnie, więc jestem ciekaw waszych propozycji, którą macie na ten temat, na przykład do powiedzenia w komentarzach. W tym międzyczasie też się staram najwięcej pikać, jak wino jakaś fajna robotka wygląda, żeby opublikować co się w dniu maratonu działo, jak i poza maratonem, jak już będzie zakończenie i tak dalej, więc no, dzięki temu będzie pewne, że coś tutaj się grubo dzieje. I dzisiejszy odcinek będzie tytuł odcinka taki jak ładowanie i rozrzucenie obornika od krów na łąkę po sianokosach, więc taki oto tytuł odcinka się będzie prezentował. Więc taki oto tytuł odcinka będzie. Na miniaturce może być inaczej, ale jak mogliście zauważyć również na miniaturkach od filmu, gdy maraton trwa pierwszy dzień, to również się pojawił napis maraton dzień pierwszy albo dzień pierwszy maratonu. Bo naprawdę, żebyście wiedzieli, że jest maraton, to prosiłem mojego montażystę, serdecznie pozdrawiam i zapraszam na jego kanał farmingowy, Jarosław Stankiewicz, bo naprawdę on też fajne filmy robi z każdej serii, chociaż ma chłopak dużo serii, to ma jeszcze dużo co robić w realu i tak dalej, nie dość, że tam jest po ukończeniu szkoły, więc bardzo serdecznie pozdrawiam jego oraz jego
żonę, którą zapewne Jarku się nie obrazić. Bardzo serdecznie pozdrawiam Ciebie, Twoją ekipkę również z Discorda, jak i żonę, więc no naprawdę podziwiam Cię za to serdecznie, że też poświęcasz dużo czasu dla widzów i tak dalej, więc dzięki temu też mamy jakoś fajny i zajebisty w sumie kontakt, że tak powiem. Z Jarkiem ostatnio jak gadałem na Discordzie, to mówię, znamy się prawie jak rodzina, chociaż że mieszka bardzo daleko ode mnie, więc jak na Discordzie gadamy, to kurde, no nie mamy takie same tematy, jakie Jarek ma, więc naprawdę bardzo dużo tutaj się od Jarka też, że tak powiem, nauczę. Więc serdecznie zapraszam do jego na kanał oraz na kanały, które wymieniam dalej, czyli Jarosław Stękiewicz, Agrze Zatosiak i Farmer Wielkopolski, mój główny kanał rolniczy. No na polach miałbym to jeszcze rozrzucać, ten obornik to częściuje, że bez problemu i zabrakłoby. A gdy ta obora pomieści 200 krów, to jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało jeszcze z gnojówką, żeby też rozlać mniej więcej na łąki i na pola i tak dalej, bo też będzie tego typu akcja, więc nie tylko obornik, ale i również to, co jeszcze krówki naprodukują, więc generalnie tak to się prezentuje, jeśli chodzi o to. No więc także mamy sobie załadowany ostatni kurs na dzień dzisiejszy. Ja się sobie rozrzucę już poza odcinkiem w wolnym czasie, jak już będę miał kolejny odcinek nagrany, więc może jeszcze później sobie posiedzę wieczorkiem, żeby tutaj sobie ogarnąć co i jak, żeby to miało ręce i nogi. Chyba odpalamy Deutscha, ostatni łyk napoju w dniu dzisiejszym odcinka i działamy dalej oporowo z ostatnim kursikiem. Córki za trzaskanie z butelki, ale akurat miałem butelce w picie, więc sobie z butelki wypiję i tak to się w sumie też prezentuje. Jeszcze nie butelka spadła, no ja pierdzielę. Wobec tego przepraszam za hałas, jeśli na odcinku będzie to jakoś głośno wyglądało. Czekajcie, gdzie ja teraz tu rozrzucałem? Od tej strony, dobrze, się nie myliłem. A, najwyżej zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Najwyżej jeszcze poza odcinkiem się ogarnie. Dobra, rzucimy sobie ten ostatni cały rozrzutnik i to będzie na tyle w dniu dzisiejszym. Akcja obornik uważam za udaną w dniu dzisiejszym odcinku, jako drugi dzień maratonu sześciodniowego, który jeszcze przez 4 dni będzie trwał aż do 18 listopada. Więc ten odcinek oglądacie 14 listopada tego roku o 17.30. Mam nadzieję, że tym razem montażysta będzie miał czas, żeby mniej więcej zrobić, żeby już o stałej porze ten odcineczek na kanale dla Was uleciał, abyście mieli co oglądać. Więc także tak to się to prezentuje. Jeszcze tutaj sobie pstryknę na miniatureczkę. Nie na miniaturkę, tylko na kartce społeczność, żeby dla Was opublikować. Żeby było pewne, że jest pełno oporu na filmach, jak i też poza odcinkiem, więc no, bez tego by się nie udała robota. O 12 km na godzinę jadę z tym rozrzutnikiem, jak się nie mylę. No gdzieś tak chyba około tego, bo chyba że więcej, chyba że 15, tak jak z siewnikiem było podczas siewu owsa. Ale no tutaj za bardzo nie widzę, bo się rozmazuje troszeczkę, zresztą wy widzicie inaczej, ja widzę inaczej, więc tak to w sumie tutaj wygląda w porównaniu do innych serii, które są włączone też chudy. A nie, z tamtej strony jednak mi zabrakło. Dobra, to sobie zaraz tam objadę i
zakończę sobie w tamtej stronie, więc bo tutaj dojadę sobie do samego końca, bez problemu powinno mi wystarczyć, jak to wyglądało w trzech pierwszych właśnie kursach, które były już na łące rozrzucone, więc bez problemu powinno to wystarczyć. Więc mam nadzieję, że kolejny pokos, który będzie szedł albo w siano kieszonkę, albo w suche siano, lub i też może na kieszonkę z trawy, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo naprawdę jest tu planów pełno, na każdej serii jest pełno planów, a żeby je zrealizować, to trzeba tutaj zbierać pieniądze na fundusze, na inwestycje i również to, co chce się zakupić, żeby przede wszystkim seria wyglądała, jak miała wyglądać, a żeby później naprawdę było co wspominać wobec tego, więc no naprawdę bardzo fajnie będzie to się w sumie prezentować wobec mnie, jak i wobec Was zapewne. Drodzy farmingowcy, tak to się mniej więcej będzie prezentowało. No więc zaraz sobie objadę tam, gdzie się zgubiło. Nie, w sumie zapomniałem objechać, więc zaraz sobie najedziemy. Kurde, nie Pokrzoka, ani Stasiu. Czekajcie, to gdzieś tu chyba, nie? Zaraz zobaczę. No, tutaj gdzieś się kończy bodajże Łobornik, chyba że gdzieś tam dalej. Dobra, kij z tym, pojedziemy sobie tam, gdzie widziałem ten nienajechany ślad. Czyli gdzieś tu. No bo tutaj nie dosięga tekstura, czyli w tym miejscu, więc dobra. Rozrzucimy sobie i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc moi drodzy, ja Wam życzę miłego oglądania, miłego wtorku, miłego popołudnia, bo to w sumie godzina popołudniowo, wieczorna już pomału. Tym bardziej, że teraz dni krótkie, więc generalnie tak to wygląda. No co się dziwić, zmiana czasu była, więc no nic się takiego nie poradzi, dopiero czekać do wiosny, aż będzie znowu, mam nadzieję, przestawienie zegarków zimowego na letni, więc bardzo fajnie to będzie wyglądać. A więc moi drodzy, jeszcze raz miłego oglądanka, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem, to był film z ładowania i rozrzucania obornika od krów po sianokosach drugich, czyli po sianokiszące, będzie w tytule odcinka. To był odcinek serii Największy Rolnik, w kolejnym odcinku w dwóch dniach widzimy się na serii Rolnik z Lipinek, więc ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie z tego miejsca. Łapeczka w górę, komentarz, udostępnijcie innym, wiem, że już mówiłem kilka razy, ale no, nieraz się zapomni i jeszcze nieraz tam potrafię powiedzieć, więc wpadajcie jeszcze na kanały, które zawsze wymieniam, bo naprawdę polecam. I trzymajcie się zdrowo, na razie, do następnego odcinka, strzałeczko, cześć!